O, kurna. Nie ufam temu rowerowi, powiem ci. Na enduro to on tutaj zjechał, ale... Na tym to się trochę cykam. Cześć, jesteśmy właśnie przed siedzibą Specialized Warszawa i dzisiaj będziemy brali udział w testach rowerów. Zuza sobie testuje Tarmaka chyba, SL7, a ja będę za chwilę testował Epica Fulla. W tej chwili na pierwszą godzinę jadę z Zuzanką gravelem, ona będzie jechała szosą, sobie zrobimy taką rundkę testową, a potem pojedziemy gdzieś w las, bo jesteśmy przy Wilanowie, przy Lesie Kabackim, także będziemy sobie trochę haratać po lesie. No, już dawno nie jeździłem na Góralu, więc ciekawe, jak to będzie sobie trochę przypomnieć, tym bardziej, że no, na Góralu jeździłem na 26 cali, na takim starszym dosyć rowerze, natomiast teraz nowy full, nowe technologie, no i 29 cali. Tak więc przebieramy się i zobaczymy. Konia widziałem? Czy ja tam konia widziałem? No konia widziałem. Spacer z koniem. Ścieżka rowerowa. Także to jest nasz rowerek wypożyczony, 49, jest taki dziecięcy rozmiar, ale już na dużych kółkach. Na normalnych kółkach, tak? To tylko Canyon robi takie damskie, małe, ale 28. Ma to jakiś sens. Ale oponka taka łysa z góry, w sensie. Bo te małe rowerki na małych kółkach są całkiem dynamiczne. No, ba. Ten jest też, ale trzeba go mocniej depnąć i ma blat 52, nie tak jak ja mam w kanionku 50. No i duże kółko, to kółko, Boże, duże koło też da robić sobie, jeżeli chodzi o prędkość. Ale znowu na podjazdach Zuzanka by kisła. Nogę zrobię i będzie dobrze. Dobra, jedziemy. O Jezu, fuja. No i jak tam, Zuzanka, wrażenia? Bardzo przyjemna geometria. Ale trochę się rozpasałam wsiadaniem roweru lekkiego na dobrym osprzęcie. To też jest dobry, lekki rower na dobrym osprzęcie. Przecież 105 w oczy nie kole chyba. A tu jest nawet Ultegra z przodu, zobacz. Korba. Chyba tylko korba. Ale do takiego małego roweru wydaje mi się, że z przodu blat 50% wszystkie.
Powiem ci tak, różnica jest, mój mały rowerek jest zdecydowanie bardziej mały od wyścigowego tarmaczka. Dobra, robimy zmianę, bierzemy MTB-ki i jedziemy teraz w las. No to teraz dostałem takiego Epica Fulla. Nie wiem dokładnie, który to jest model. Factory Carbon Taiwan, bardzo. Nie. Trzeba będzie wygooglać, który to jest dokładnie model. Natomiast wygląda zacnie. Zaraz jedziemy objeżdżać. To co, jadymy? O Jezu! Ależ to idzie jak złe. No, to jesteśmy uwaleni strasznie, ale zabawa przednia. Niestety trzeba będzie się mogła chyba rozebrać na golasa, pojedziemy do domu, bo jesteśmy cali w błocie, ale o. Mam nadzieję, że to widać, jak wyglądamy. Zuzanka nie lepiej. Ja o tyle mam dobrze, że sobie założyłem dzisiaj ochraniacze, czy cieplacze na nogi, więc sobie po prostu zdejmę i będę chyba... Suchy to może nie będę pod spodem, ale będę chyba czysty. Ja będę musiała się wykąpać w sklepie z Peca. Aby była taka możliwość. Ale fajny rowerek, bardzo fajnie się jeździ. Dawno nie jeździłem, tutaj skręcamy. Także rowerek naprawdę super. Aż boję się sprawdzać, ile on kosztuje. Pewnie między 20 a 30 tysięcy, więc raczej na pewno nie będę takiego kupował. Natomiast nigdy nie mów nigdy. Ale właśnie może taki lekki full, coś około 100 skoku, to też jest fajna sprawa na takie jesienne zabawy. No i też na takie jakieś tripy w górach, bo nie ukrywam, że fajnie by było sobie pojechać właśnie w takie jakieś lekkie, bardziej lajtowe góry. No gravel jest ograniczony tylko i wyłącznie do ścieżek takich szutrowych i też można powiedzieć, że jakieś tam super prędkości na nim no nie osiągnie się, bo komfort jest słaby. Natomiast na takim rowerze to już można naprawdę cisnąć. No, także zobaczymy. Przemyślimy sprawę. No. Piękny.